Dzień dobry moje drogie bliźnięta, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na listopad. Słuchajcie, zapraszam do opisu filmu, tam znajdziecie link do Vimeo oraz różnego rodzaju informacje podstawowe, w tym linki do innych playlist, czy też w ogóle linki do playlist z filmami dla Was. Zaczynamy od przesłania, kochani. No dobra, przesłanie mówi, drogi bliźniaku, że może nie zawsze rozumiesz, dlaczego pewne rzeczy się zdarzają. Jednak zawsze jest jakiś wyższy cel tego, co się dzieje. I z tego zamieszania, które przechodzi przez Twoje życie, przeszło w ostatnim czasie przez Twoje życie, wkrótce wyłoni się błogosławieństwo, jakaś piękna sprawa dla Ciebie. Także spróbujmy sprawdzić, czego to może dotyczyć. Król Mieczy, to Ty, jako sedno sprawy. Kwestia, zobaczcie, bardzo asertywna i to jest 7 buław przy tym. Bardzo asertywnej, bardzo racjonalnej, bardzo zdeterminowanej obrony własnego zdania, jakiejś sytuacji, w której jesteście. Ogólnie uważam, że sednem sprawy dla Was w listopadzie będzie racjonalność i posługiwanie się wiedzą, którą macie, mądrością, którą w sobie nosicie. Bardzo takie logiczne to wszystko dla mnie jest, szczególnie przy siódemce buław, bo ta wyższa wiedza, którą mamy w sobie, powoduje tę determinację i odwagę do tego, żeby działać, żeby obronić coś, kogoś, tak? Żeby jakby sprawy ułożyć, sprawy uporządkować. Co stoi na przeszkodzie? Paś mieczy. Jakaś niedojrzałość w Waszym otoczeniu, kochani. I paś kielichów. No więc, albo osoby wysoko wrażliwe, które z jakiegoś powodu. No słuchajcie, powiem tak, no niedojrzałość w Waszym otoczeniu. Niedojrzałość. Jeśli to jest zawodowe, moi drogie bliźnięta, to możecie pracować, współpracować z ludźmi młodszymi od siebie, którzy bardzo by chcieli działać, ale brakuje im doświadczenia, więc tutaj jakby to Wy, moim zdaniem, wyłaniacie się na pozycji lidera w tej całej sytuacji. A ogólnie też sprawy z dziećmi w szerokim ujęciu są ważne o tyle, że na przykład mogą tutaj wymagać od Was uporządkowania jakichś spraw związanych z Waszymi dziećmi. No już też nie chcę, jakby pojawiły mi się jeszcze jakieś takie informacje związane z faktem, że możecie wejść na jakąś taką drogę mocno dyskusyjną z Waszymi dziećmi, później nastąpią przeprosiny, bo paś mieczy często oznacza pyskaczy, że tak powiem, ale przy tym pokazują się przeprosiny, natomiast to może Was pochłonąć. Na przeszkodzie również może stanąć taki dualizm tutaj trochę czuję. Mamy jakąś wiedzę, mamy coś zaplanowane, chcemy ten pomysł realizować i rozwijać. I super, ale to, co może stanąć na przeszkodzie, to jest fakt połapania spraw bardzo racjonalnie, z jakiegoś powodu. Tak? Czyli ta kreatywność, ten taki impulsik, który w sobie niesiemy, żeby szukać nowych rozwiązań, pójść w nowe i tak dalej, to jest super, ale wyzwaniem jest z jakiegoś powodu później uracjonalizowanie tego wszystkiego. Mieczowa energia, także na pewno dać radę. Po prostu powiem Wam szczerze tak, że no najpierw jest intelekt, a później jest działanie. To mniej więcej tak się tutaj na ten moment pokazuje. Przyczyna tej sytuacji. Magik, no ewidentnie tworzenie czegoś nowego. 10 mieczy to Wy, bo 10 mieczy to jest Słońce w bliźniętach. Stworzenie czegoś nowego, stworzenie nowej drogi, odnalezienie się w sytuacji, która wydawała być się trudna, zakończenie trudnego momentu, niesprzyjających okoliczności ogólnie, czyli no wiecie, jakby tutaj w 10 mieczach już zdaliśmy sobie sprawę, że jakby pewne rzeczy się zadziały, trudno je nazwać, czy też może inaczej, trudno się do nich ustosunkować być może i tak pomyśleć o nich w kategoriach dobrze, że to się stało, bo to nie było łatwe, ale jest magik, który mówi, i zresztą dziesiątka też się, że tak powiem, redukuje do jedynki, że na tych zgliszczach, na tej trudnej sytuacji jesteście w stanie i chcecie tworzyć coś nowego. I też jakby od razu powiem, magik dla mnie oznacza optymizm, bo dlaczego tak mówię? No dlatego, że w magik ma w sobie też ten dualizm.
to, o czym myślisz, to, czego pragniesz, to, jakie masz nastawienie, to do siebie przyciągasz. Więc tutaj jakby przyczyną tej sytuacji uważam tej takiej nerwowej, na przykład jeśli czujecie, że wokół was jest jakaś nerwowość, że może ciężko wam jest się z kimś pogadać, dogadać, przepraszam, mogło być zwątpienie w daną sytuację. Brak takiego optymizmu, tak? Zakładanie z góry, że coś nie wyjdzie, że będzie źle, że się nie uda. Pesymizm wręcz, powiedziałabym, bo przy tym jest dziesiątka mieczy. Więc bardzo to skomplikowane. Idziemy dalej, zobaczmy co dalej. Niedaleka przeszłość, trzy buławy. A wcześniej sprawy zaczęły się układać. Tak, mieliście siłę, mieliście cierpliwość tutaj, żeby sprawy rozwijać, żeby sprawy poukładać zawodowo, osobiste plany. W końcu zaczęły się ruszać do przodu, w sensie. O Jezu, był cel, za tym celem trzeba było podążać, wam nie brakowało odwagi, żeby ten cel złapać. Więc co się dzieje tutaj nagle, że zabrakło tego optymizmu. No 10 mieczy to też są zewnętrzne okoliczności, które nas dotykają. Środowisko, w którym żyjemy, z którym się spotykamy i tutaj są różnego rodzaju blokady, brak empatii, z którym się spotykamy i to wszystko powoduje, że czujemy, że to może nie być to miejsce i czas, ale ja bym jednak starała się używać logiki, żeby sobie racjonalne pewne rzeczy wytłumaczyć, bądź też znaleźć rozwiązania w tej sytuacji. Najlepsze, co da się osiągnąć, nowy początek finansowy, albo nowy początek, no tak. Podchodząc racjonalnie do spraw, moi drogi bliźnięta, będziecie w stanie ocenić bardzo racjonalnie znowu, dokonać jakiejś realistycznej analizy sytuacji w oparciu o fakty, i to pozwoli wam sięgnąć do zasobów i wyjść z braku. I tu jest głupiec, wychodzicie z braku. Czyli pomimo trudnych okoliczności, pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, pomimo niedojrzałości być może osób, z którymi macie do czynienia, powiedziałabym, że właśnie używając swojego bardzo sprawnego umysłu, moje drogie bliźnięta, wysokiej zdolności analizowania sytuacji, jesteście w stanie wyjść z braku i to może być brak finansowy, to może być znalezienie rozwiązania w sytuacji, w której no, weszliście na jakiegoś rodzaju, w jakiegoś rodzaju spór z ważną dla was osobą, a chcecie to jakoś jakby wypośrodkować, chcielibyście załagodzić tę sytuację. Takie historie tu się pokazują. Najbliższa przyszłość, umiarkowanie widzicie, umiarkowanie, które mówi o naprawie, umiarkowanie, które mówi o uzdrowieniu sytuacji, prośba o wstrzemięźliwość w ogóle u was. Królowa monet, bardzo racjonalna również ocena sytuacji, zasobów, którymi gospodarujemy. Tu może być ktoś w waszym otoczeniu, byk, panna, koziorożec, który będzie was troszkę wyciszał, uspokajał, tak bym powiedziała. W kontaktach z jakąś konkretną osobą należy zachować cierpliwość i no, wstrzemięźliwość, tak bym powiedziała. Balans jakiś, balans. Wasza moc. Na listopad. 9 kielichów. I 4 miecze. I bardzo dobrze. Waszą mocą będzie to miejsce, tylko wasze, które pozwoli wam odsapnąć trochę, uspokoić umysł po jakimś trudnym momencie, przestymulowania na przykład. Dlatego, że w tym miejscu takim waszym tylko, to jest mini eremita też, to jest to miejsce, gdzie my po prostu spędzamy czas sami ze sobą i po prostu staramy się wyciszyć, uspokoić, jeśli trzeba, tak? Więc w czasie tej medytacji, tak to nazwę, mogą wam przyjść do głowy doskonałe pomysły, które spowodują, że to wszystko, co wcześniej mogło wam się wydawać być trudnym na poziomie wcielenia w życie, albo skomplikowanym, bo był opór otoczenia i nieprzychylność otoczenia, zacznie się układać. To jest wasza moc. Waszą mocą w ogóle jest też trochę odizolowanie się od tych sytuacji natury takiej nerwowej, nieprzewidywalnej, niedojrzałej i znalezienie sobie w listopadzie takiego miejsca, takiej czynności, takiej aktywności, która was buduje, wycisza, wypełnia optymizmem. To jest wasza moc. Co z zewnątrz? 7 buław.
To też ktoś mocno i cesarzowa. A ktoś bardzo asertywny, ktoś bardzo zdeterminowany do tego, żeby wywalczyć swoje, więc obie strony są nastawione na taką, powiedzmy sobie, sytuację, w której takie następuje trochę przeciąganie liny, kto silniejszy. Więc macie jakiegoś godnego rywala po drugiej stronie, osobę, która jest niezwykle doświadczona, bardzo mocno zdecydowana odnośnie tego, czego chce, a czego nie chce. Bardzo kreatywna również osoba. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli to jest zawodowe na przykład i to jest ktoś w waszym kręgu zawodowym, kto coś wam oferuje, to ta propozycja zaoferowana wam, czy też komunikacja, działania związane z tą kwestią zawodową, trochę są wam przedstawione w energii albo tak, albo w ogóle. Albo tak jak ja chcę, albo w ogóle. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to, jak wyjść z tej sytuacji, jak ją ominąć bądź wynegocjować coś ważnego dla siebie, będzie ten bardzo racjonalny intelekt, który macie w sobie w sposób naturalny, że tak powiem, zostało wam to dane, więc używajcie go po prostu i nie stresujcie się też, nie stresujcie się, tu jest jakby, żeby was to nie spięło gdzieś tam. No dobrze, zobaczmy dalej. Wasze nadzieje, lęki, nadzieje, że nastąpi sprawiedliwość, że sprawiedliwości zostanie, jest bardzo karmiczne w ogóle, że sprawiedliwości stanie się zadość, że zakończycie jakieś kwestie, które ciągną się za wami. Jakieś sprawy administracyjne ponownie zostaną ocenione, tak? I jakby w tym momencie tutaj dawam tą możliwość zrzucenia z siebie tego ciężaru, który dźwigaliście tak długo. Że dobrze wszystko się skończy, to jest wasza nadzieja. Dobrze, ale nie dlatego, że takie jest moje pobożne życzenie, bo to są za poważne energie, że po prostu jest sprawiedliwość na tym świecie, że coś zostanie wypośrodkowane, coś zostanie usystematyzowane, zharmonizowane, będzie jakaś równowaga w tym wszystkim, co się dzieje i co jest dla was ważne. To może być materialne, to może być zawodowe. Okej, a wynik? 7 kielichów, nowe możliwości, 5 monet. Słuchajcie, trochę wraca ta sytuacja tutaj, bo ten wynik naprawdę nam się zdublował. Dlatego, że w pierwszym ujęciu to 5 monet było najlepsze, co nam się udaje osiągnąć i przy głupcu to jest znalezienie rozwiązań, które nas wyprowadzają z tej trudnej sytuacji. A później wynik jest de facto bardzo podobny, bo znowu mamy 5 monet i mamy 7 kielichów, czyli znowu znaleźliśmy rozwiązanie, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji, tak? I tego tam wam życzę, ale wydaje mi się, że to znalezienie tego rozwiązania, moje drogie bliźnięta, muszę to jeszcze powiedzieć, nastąpi w sytuacji, której może nie do końca się spodziewacie, gdzie po prostu wyobrażam sobie bliźniaka, który mówi, dobra, mam tego dosyć po prostu, nie myślę już o tym, co ma być, to będzie, chillujesz i nagle wpadają ci do głowy jakieś rozwiązania. Mi to się zdarza na przykład bardzo często, może nie bardzo często, ale mi się zdarza, że jak przestaję o czymś myśleć, o czymś, co zajmowało zbytnio moją uwagę, przestaję się tym martwić, jako panna miewam skłonności do tego, żeby się zmartwić, często później się jakby okazuje, że jest to kompletnie niepotrzebne, było to niepotrzebne, ale już tak mam. I przychodzą rozwiązania, tak? I przychodzą rozwiązania. Więc mój drogi bliźniaku, w sytuacji, w której czujesz, że coś za bardzo pochłania twoją uwagę, że coś się robi dla ciebie negatywne, toksyczne za mocno, bo za bardzo o tym myślisz, w sensie nakręcasz się na tą myśl i nic, nie widzisz rozwiązań, że tak powiem, nie jesteś w stanie znaleźć rozwiązań w danej sytuacji, wyważ spraw, staraj się wychillować i one do ciebie przyjdą, i te rozwiązania do ciebie przyjdą, tak? I uda ci się znaleźć jakąś drogę do tego, żeby wyjść z trudności. Pamiętajmy bowiem jeszcze jedno, muszę powiedzieć, bo to piątka monet, to jest trudna energia, to jest energia braku ogólnie. To nie musi być brak finansowy, to może być również zmęczenie, brak sił, brak formy, tak? Zmęczenie, przemęczenie, przepracowanie, problemy takiej natury fizycznej, czyli po prostu jak dla mnie przemęczenie.
i dlatego się pokazuje tutaj, jakby uważam dodatkowo dla Was, prośba o to, żeby w każdym możliwym momencie, jak tylko znajdujecie wolną chwilę, korzystać z tego wolnego czasu w taki sposób, w jaki Was to absolutnie odżywi. Moi drogie bliźnięta, życzę Wam bardzo pięknego listopada. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.